Udało nam się przygotować kolejną działkę inwestycyjną, działkę na rogu ulicy Partyzantów, Leśnej i Śląskiej, tuż obok trzech stawów na osiedlu Kąty i całego centrum sportowo-rekreacyjnego, które w przyszłym roku rozpoczynamy realizować. Piękna działka o powierzchni nieco ponad 1,7 hektara, na której może powstać, myślę, że między 150 a 200 mieszkań, w zależności od tego, jak tutaj już inwestor będzie tą inwestycję realizował. Piękne miejsce wśród drzew, blisko centrum. Przetarg wygrała firma Dombud, czyli dokładnie ta sama firma, ten sam deweloper, który już buduje teraz osiedle na ulicy Partyzantów. To też jest taka radość, no bo pokazała, że inwestor, który zaufał temu miastu, zainwestował tutaj pieniądze, no widzi, że to ma sens i inwestuje kolejne. Także zgodnie z umową, z aktem notarialnym, inwestor ma 4 lata na to, żeby oddać co najmniej jeden gotowy budynek mieszkalny, co oznacza, że no prawdopodobnie już w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku inwestycja powinna się rozpocząć. Jeśli tego nie zrobi w tym czasie, no będzie płacił wysoką karę umowną, bo to jest 30% wartości tej umowy. A przypomnę, że ta działka po przetargu uzyskaliśmy za nią cenę nieco ponad 2 800 000 zł, z czego musimy odprowadzić VAT Skarbowi Państwa, więc gminie zostanie 2 300 000 i te pieniądze właśnie będę przeznaczał na rozwój ośrodka sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Kąty, zaraz obok. Czy są jakieś plany, gdzie mogłyby takie tereny inwestycyjne właśnie pod budownictwo jeszcze w Szanowie się pojawić? Znaczy my dokładnie wiemy, gdzie te tereny są. Mówimy tutaj o naszych działkach, więc przede wszystkim teren, który objęliśmy planem zagospodarowania przestrzennego między Kusocińskiego i ulicą 29 listopada. To jest ścisłe śródmieście Krzanowa, więc tutaj chcemy ten teren bardzo dobrze przygotować. Ostatnie moje rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym między innymi idą w kierunku pozyskania źródeł finansowania na stworzenie takiej kompleksowej koncepcji zagospodarowania tego terenu oraz wskazanie potencjalnych źródeł pozyskania funduszy na ten cel, no bo to będą duże pieniądze, to jest spory obszar. Cały czas jeszcze mamy w zanadrzu naszą spółkę, miejski TBS, który również chciałbym, żeby zaczął budować nowe mieszkania. Oczywiście działka na osiedlu Północ przy ulicy Zielonej to jest jeden z wariantów dla TBS-u i rozważamy jeszcze jedną lokalizację na osiedlu Młodości, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ponieważ nie mamy tam pełnej własności terenu. Czyli perspektywa na to, że w ciągu najbliższych kilku lat tych mieszkań zdecydowanie w mieście przybędzie, jest. Tak, to jest jeden z moich celów. Po to startowałem na burmistrza, żeby nowe mieszkania w Szanowie zaczęły powstawać.